Cześć, z tej strony Dorota Klincewicz. Zapraszam na kolejny odcinek z serii o emocjach bez emocji. W dzisiejszym zaprezentuję Wam lęk. Lęk, jak każda inna emocja, może występować w różnym stopniu nasilenia. Od lekkiego niepokoju, który przeradza się w stres, a potem w strach czy wręcz przerażenie. Być może część z Was zastanawiała się kiedyś, po co tak naprawdę jest nam lęk, skoro tylko nam przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Mamy niespokojne myśli, nie możemy zasnąć, jesteśmy zdenerwowani. Aby zrozumieć, po co tak naprawdę jest lęk, musimy cofnąć się wiele tysięcy lat do czasów człowieka pierwotnego. Wtedy to jedynym tak naprawdę celem człowieka było przeżycie, przetrwanie każdego kolejnego dnia. Zastanówmy się więc, kto miał większą szansę na przetrwanie. Czy ktoś, kto z brawurą, bez zastanowienia wychodził ze swojej jaskini i ruszał na łowy? Czy też ktoś, kto być może się bał, był bardzo ostrożny i lękliwy, i zanim podjął jakąkolwiek decyzję, głęboko się nad tym zastanowił, czy po prostu przeżyje? Myślę, że odpowiedź jest oczywista dla każdego z nas. Otóż to właśnie ta osoba, która była bardziej ostrożna, bardziej lękliwa, miała większą szansę na przetrwanie. I dlatego nasz mózg zakodował sobie pewne schematy zachowania. I dlatego lęk jest emocją bardzo pierwotną. A jej głównym zadaniem jest po prostu nas strzec przed niebezpieczeństwem. Wprawdzie czasy się zmieniły i żaden tygrys szablozębny na nas nie czyha, ale mózg nadal wysyła nam sygnały ostrzegawcze przed każdą nową dla nas inicjatywą. Dlatego odczuwamy niepokój, kiedy musimy zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Denerwujemy się, odczuwamy lekkie napięcie, czy wręcz paraliż. Boimy się, bo czegoś nie znamy, w związku z czym nasz mózg chce nas chronić i wysyła właśnie sygnał: uważaj, nie wiesz, jak się to dla ciebie skończy. Być może poniesiesz porażkę, będzie to twoja klęska, zawiedziesz się albo się zbłaźnisz. Lepiej się zastanów, czy w ogóle warto ryzykować. Pamiętajcie, stres, niepokój czy strach wywołany czymś, czego nie znamy, czymś nowym, to zupełnie normalna reakcja. Natomiast problem zaczyna się wówczas, kiedy niepokój i lęk paraliżują nas i nie pozwalają normalnie funkcjonować. Metodą małych kroczków możemy stopniowo zniwelować poziom naszego niepokoju i lęku. Musimy po prostu znaleźć jego przyczynę. To trudne, dlatego że jednocześnie musimy zmierzyć się z naszym największym problemem. W pierwszej kolejności zaproponowałabym Wam zastanowienie się, czy myśl, która pojawiła się w Waszej głowie dotycząca lęku, jest prawdziwa. Pamiętajcie, myśli to nie są fakty. Myśl to tylko pewna projekcja, coś, co zostało wypuszczone do naszej głowy jako sygnał ostrzegawczy. To nie musi być prawda. Często to nie jest prawda. Uszanujmy w tej danej chwili nasze uczucia i emocje, które odczuwamy, ale jednocześnie spróbujmy się zastanowić, czy rzeczywiście jest tak, jak myślimy. Czy rzeczywiście, jeśli wygłosimy referat przed całą klasą, czy jakieś sprawozdanie na forum pracowników, to czy rzeczywiście coś się stanie, jak przejęzyczymy się? Czy jak po prostu pomylimy jakieś słowo? Czy świat się zawali? Czy nagle cała klasa, cała sala ludzi zacznie się z nas śmiać tylko dlatego, że powiedzieliśmy coś inaczej niż trzeba? Albo jeszcze inaczej. Nawet jeśli ktoś się zaśmieje, nawet jeśli ktoś inaczej, dziwnie na nas spojrzy, to co wówczas? Przemyślmy to. Co się stanie, jeżeli ktoś z pierwszego rzędu spojrzy na nas i zrobi dziwną minę? Konfrontacja z każdym lękiem wymaga ogromnej siły woli i ogromnej odwagi. Już sam fakt, że spróbujesz coś zmienić, że wyjdziesz przed szereg i wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, świadczy o tym, że próbujesz, świadczy o tym, że chcesz złamać swój schemat, a to najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Nawet jeżeli się potkniesz, nawet jeżeli ktoś się zaśmieje,
to nie zważaj na to, rób swoje i tłumacz to sobie, że to nic nie szkodzi. Mam prawo się przejęzyczyć, jestem tylko człowiekiem, mam prawo się bać i mam prawo czuć stres. A jeśli problem dotyczy nie Ciebie bezpośrednio, a bliskiej Tobie osoby, spróbuj postawić się w jej sytuacji. Zastanów się, czym Ty się tak bardzo przejmujesz i stresujesz i wyobraź sobie, że ta osoba przeżywa podobne katusze, tylko związane z inną sytuacją. Dla Ciebie jest to coś nie do pomyślenia, ale dla niej jest to naprawdę wielki problem, wielki stres. I tylko wsparcie z Twojej strony, akceptacja tych uczuć, tych lęków może pomóc. Pamiętajcie, każdy lęk można oswoić. Z każdym stresem możemy sobie poradzić i zniwelować jego skutki. Czasami jednak nie potrafimy poradzić sobie z tym sami. Wówczas potrzebna jest pomoc specjalisty, osoby z zewnątrz, która widzi więcej i która pomoże nam przejść przez proces uzdrawiania. Odważcie się powiedzieć, jak się czujecie. Jeśli odczuwacie lęk czy też niepokój, to wcale nie jest wyraz Waszej słabości. Jest wręcz przeciwnie. To wymaga wielkiej odwagi w myśleniu i wielkiej odwagi w działaniu. Właśnie w tym momencie łamiecie swój własny schemat. Pokazujecie, że chcecie coś zmienić. Poproście o pomoc. Jeśli sami nie potraficie, na pewno będzie ktoś, kto z Wami przejdzie przez ten proces. Wierzę w Was i trzymam za Was mocno kciuki.